Czy mógłbyś opowiedzieć, dlaczego przebiegłeś maraton na bosaka? To też jest taka historia, powiem ci, że to było w Rotterdamie, wiesz, to było tak... Niecały rok potrafiłem schudnąć 50 kilo. Okej. Okay. Jedziesz do pracy, po pracy, nie wiem, 15-14 na basen, 15, no to z basenu na siłownię, siłownia i jeszcze do tego trening, nie wiem, rowerowy, biegowy, tak, łączono, no i wracasz, gdzie 20. Mój pierwszy maraton, to ja go nie przebiegłem, nie ukończyłem tutaj w Rzeszowie. To okay. Był pierwszy mój maraton i złapało mnie na 30 i tyle. To jest ściana tak zwana. To był, to nie ma tak właśnie, nie każdy 1 stycznia każdy chce być atletą. Ale już 1 lutego jest 50%. Tatuaże, które mam zrobione w tamtym miejscu, tak jakby one mają jakieś znaczenie, bo one przypominają mi o pewnej historii, która w moim życiu się wydarzyła.